Jo, witajcie w Vlogmasie w dniu pierwszym. Rozpoczynamy nadawanie. Dzień zaczynamy od próby wstania z łóżka. Na sekundę musiałam drzwi otworzyć. Wyszłam, ale jeszcze sobie leżę. O, sorry. Spodziewajcie się codziennych filmów w grudniowej, świątecznej atmosferze. Mam nadzieję, że napędzimy sobie poziom gwiazdkowości w sposób ogromny i wielki i będziemy wszyscy szczęśliwi i zadowoleni. Także witajcie. Podobno Rudolf został przebadany przez COVID-jan i okazało się, że ma gorączkę, brak smaku i zapachu. Więc niestety muszę wam powiedzieć, że niekoniecznie Rudolf będzie wam towarzyszył przez święta, ale w pierwszym dniu Vlogmasu się z wami Susa Masusa się z wami wita. A, paczajta. Jest światełek? Ej, nie ma światełka. Jest. Nie ma. Jest. Nie ma. Ojoj. Jest. Nie ma. Światło w lodówce. Blondynka. I piosenka dnia. Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock. Jingle bells rock. Jingle bells rock. Ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta. Każdy sobie rozśmieszył. No, Dorota mnie właśnie rozśmieszyła, bo powiedziała, że whisky schowała za dziewczynkami. Po cichutku. W pracy się nie pije, nieważne, że whisky stoi na biurku. No co, ja już się umalowałam. Uczesałam. Sprzynta wam pokażę, rozstawiłam, czyli mamy tutaj, o proszę bardzo, aparat, tutaj ściszyłam, żeby Onet oglądam, ale pokażę wam, o, tu mam jedną kamerę, tu mam drugą i jak włączę na kamery, kamera karty, proszę bardzo, jestem również tutaj, mogę wam pomachać, la 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 la. Bo zaczynamy kawę ze zwróżką, czyli ze mną, za 3 minuty. I przy okazji... I światełki są. I co? I Vlogmas. A ja już się witałam. Tak? No. Mówiłaś dzień pierwszy? Nie, bo jeszcze muszę nagrać na dzień pierwszy. Tak będzie, no ale w każdym razie rozpoczynamy z Brudello bałaganem. Gdzie jest bałagan? U mnie. Ale mam dużo stroiczków. A tutaj proszę, kotek na środku ubzdrzył łóżko i poduszki są. I gdzie jest kinowa poduszka? Aha! Najładniejsza. W salonie. Najładniejsza ever poduszka powinna być na wizji. Ale są światełki chociaż. Chwilę. Mamy Vlogmas. Dobra. Mamy Vlogmas, machamy Vlogmasu. Dlatego, że tak. O 14 postaram się, żeby w każdy dzień wchodził vlog, czyli 10 minut z życia Wiśniewskiej, które może ekscytujące nie jest, ale dlaczego nie? Jak mam kamerę, to nie zawaham się jej użyć, także będą takie filmy, tak żebyśmy się w tej, wiecie, oni nam zakazują, żeby się spotykać, oni nam zakazują, żeby cokolwiek, jeszcze nam cieszyć się zakażą, a to nie. Nie drugoroczne wisienki już nasączone. Tak. To o 14 będzie wchodził vlog po prostu tak sobie do obejrzenia typu aha, dekoracja, aha, robimy, nie wiem, ser z musztardą, ponieważ iż taki smak nadszedł. Także wiecie, jak wyglądają vlogi, nic szczególnego, aczkolwiek dużo jest z tym roboty, bo to trzeba nagrać, pociąć, obrobić, puścić muzykę, działa. Że ja do godziny 14 wyrobię się, żeby tutaj na Instagramie, słuchajcie, dlaczego ten, o Jezu, zamówienia idą. Planer, który mam ze sobą, ma, kto oglądał ten wie, rozpisane codziennie, znaczy tu jest plan całego Vlogmasu z Susasa, zaraz wam to poopowiadam, ale tu ma rozpisane codziennie na Insta wrzucane krótkie, magiczne informacje, króciutkie. To nie będzie nic bardzo szczególnego, ale będzie i postaram się do tej 14 właśnie z tą informacją wyrobić. Co będzie powodowało, że będę się musiała malować rano, czego nienawidzę, bo dni piżamowe są najlepszymi dniami, a brak makijażu jest najlepszym makijażem. Ale dzisiaj na przykład wystartowałam z powitaniem do Vlogmasu właśnie, patrzę na taką czerwoną plamę na czole. Mówię, ciekawe, czego ja mam w ogóle
czerwoną plamę, skąd ona się wzięła. A się okazało, że jak kot usłyszał, że jak żarcie Dorota rozdaje, to mi tu... To znaczy, ja poczułam, tak? Ale... Ja poczułam, ale zapomniałam. Patrzę, mam czerwoną plamę. Także na Instagramie myślę, że będą krótkie filmiki, które będę, nie wiem, czy nagrywała i puszczała, czy nagrywała na żywo. Zrobimy relację i zrobimy taką tą pineskę, że będzie ktoś będzie chciał, tak, to sobie tam będzie w tych mógł krótkich, sobie, tak. Magiczne sposoby vlogmasowe. Także macie 21 magicznych, prostych rzeczy. Będą takie. Proszę, Tadeusz mówi, jakbym chciała być biografem Joanny Wróżki, to by mi życia zabrakło. Znaczy, ludzie mi tak mówią, ja tego nie widzę. Ja żyję na prowincji, spokojnie, nic się nie dzieje. Ja... No nie wiem, czy tak nie jest. Ja wiem, ale to nie wiem. Słuchajcie, jakbyście wy nie wiecie połowy rzeczy, co się dzieje, więc w ogóle ja myślę, że biografia byłaby... Ale ja jestem na prawie, ja tu mam spokój święty. Tak, no to będzie na Instagramie filmik z przepisami magicznymi. Hello vlog. Będę tak, zobaczcie, będziecie mieli podgląd. Pił, vlogmas. Zaraz pokażę, jak to wygląda z innej perspektywy. Ale właśnie się żegnam tutaj z widzami i jeszcze im nie mówię, żeby się trzymali albo puszczali, tylko mówię do zobaczenia, ale zobaczcie sobie na vlogmasie, o, Kenobi Studio po prostu. I wyłączę tu raz tutaj kamerkę. Co bym się nie zdziwiła, jak będę wchodzić, włączę siebie, proszę bardzo, wszystko widać. Czat może pomachać. Na czacie piszą vlogmas. Wszyscy na czacie machają do siebie samych jako widzów vlogmasa, a zobaczcie, to znaczy zobaczycie, jak kamerki stoją. To jest co mówiłam, kalendarz, pudełko i kamera na pudełku, także drema. Możecie sobie pomachać, jeżeli tak. A ja kończę program, czatu nie zamykam, możecie sobie machać. Pa, pa, pam. No to jeszcze trwa, widzicie? O, dopiero teraz przeskoczyła plansza. Zakończ transmisję. Zakończ, to jeszcze czat będzie leciał. Teraz przechodzimy na Obi. Robimy zatrzymaj stream. Wyłączamy Obi, a tu czat macha do siebie i bardzo słusznie, ale są jakieś tam statystyki, popierdłoki. Właśnie denerwująco, aparat nie chce ostrzyć, o, patrz, mi kok spadł. Wybieramy się, słuchajcie, do Port Łódź, zobaczyć w ogóle, galerie podobno pootwierali, pewnie będzie multum ludzi i wszystkiego, ale my jedziemy zobaczyć co i jak. Ja sobie tutaj przetykuję mojego kuka, bo właśnie mi się obsunął. Chociaż może zostawię tak jak jest, bo tak naprawdę pod czapkę to potem głowa boli, jak są koki. Tak to będzie chociaż trochę rude. Także spotkam się w porcie Łódź. No jeszcze nie na jednym fotelu. Zobaczcie, jak nam się koty pogubiły. Proszę bardzo. Dorocie oddaję pałeczkę. A? Proszę bardzo, kotki siedzą. Kotki dwa. Skałpetka. O, ja rozumiem, że ci nudzę. Dziunidła, nasza gwiazda. Dziunia. O, niezadowolona. Za blisko kot kota. Normalnie, pięknie. Ja przypuszczam, że na następny vlogmas już będą koleżanki. Może już tak. Może to się jakoś da ugryźć. U nas jeszcze trochę ciemno. Już ci oddaję, bo już. Już tu ciemno, dostaję ten. Ciemno, bo jeszcze Hańka nie chodzi. Dymne znaki. Oddaj. Oddaj, oddaj. Oddaj. Koty są. Koty są. Poczekajcie, oddalę się. Albo się przybliżyłam. Albo ani jedno, ani drugie. Oddalam się. Oddalam się. I zaraz lecimy. Ale warto było uwiecznić te koty, bo nie zawsze jest taka sielanka. Ciągnięte już. Zobaczcie, jaka ładna pogoda. Słoneczko trochę przybija, świeci. Mamy sobie przez lasy, pola, przedszkola, wrotograf. Ja już wyłączyłam radio. Jest. A my jedziemy w kierunku Portu Łódź zobaczyć, czy galerie są faktycznie pootwierane, czy niekoniecznie. Zaraz będę skręcać i tyle, co zobaczycie przestrzeni. Słoneczko. Jeszcze wbić na
I'm going to say. Christmas Eve is coming soon. Now are you, dear old man? Whisper what you'll bring to me. Tell me if you can. When the clock is striking 12, when I'm fast asleep, down the chimney broad and black, with your pack tam pęka ta pani domu, a tam dziewczyny idą. Idzie nasza gwiazda? Do gwiazdy. Już się robi.
takie grzeczne w maseczkach. Jak tak wyszło? Czekają, bo musi się zrobić remont, ale któryś z nich będzie tam leżał, albo no z takich podobnie, taki jest zamysł, a tu mi siedzi młody w telefonie. Wisienka, wiesz, gdzie są moje kapcie z pomponem? Nie wiem, ja mam swoje na wodach. Wiśnia gotuje. Co tam twarzysz? Z mięsem. Będzie jedzone. Będzie jedzone. Garnuszek taki przymalutki. Nie, no bo ja wiem, przymieszczam przynajmniej nie kipi i takie tam. Pyzów. Puszczyku.
Z mięsem na mięsie, mięsem pogania. Zostałam jeszcze zakrypaczek z sosem. Zobaczmy. Świąteczny kubasek jest jeszcze. Trochę kawy. Tak. Głodna się zrobiłam. Nie, ten zegar źle chodzi. To nie jest ta pora. O godzinę. O godzinę, jeszcze się nie. On się jeszcze nie zrobił. Taki tam wiecie. Zawsze jest przed następną 18, nie? No, tak. Ale ładnie pachnie. Także. Będziemy czekać na gotowe. Thank you.